Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gears Tactics. Kochani, co tu się dzieje? W sumie napisaliście, żeby nie brać tego Raging Ghosta. Trochę żałuję, muszę powiedzieć, faktycznie, ale no, tak zdecydowaliście, macie wpływ na tę serię, więc tak zrobimy. Także, kochani, niestety będzie tylko jedna misja w tym odcinku i w ogóle będą po jednej misji na odcinek w tym tygodniu, ponieważ nie mam za dużo też czasu i oraz moja sytuacja, powiedzmy, osobista nadal się nie polepszyła, więc tak, to take no damage from Overwatch. To może być trudne, powiem szczerze, ale poison sabotaży. Dobra, pójdziemy pierwszą z brzegu, zobaczymy, kogo tutaj potrzebujemy. W ogóle dowiedziałem się, że Reyna Torres, chyba tego nikt nie napisał w komentarzu w momencie, kiedy nagrywam odcinek, że to jest przyszła żona w ogóle Gabe'a. Także nie wiem, jak do tego się odniesie nasza koleżanka zwana Marty, ale myślę, że spoko. Natomiast jej chyba nie używałem tutaj, znaczy nie dawałem jej żadnych rzeczy. Tak, bo ma base. Dobra, wiecie co, to może na razie Reynę nie weźmiemy. Niech sobie tutaj pogada może z Marty. Może mają sobie do wyjaśnienia parę rzeczy. Tylko kurde, patrzę, że Marty jest tutaj. Dobra. Marty jest przygotowana. Seeda nie bierzmy na tą misję. Wiecie co? Weźmiemy sobie. Aha, tu miałem snajpera zrobić. Panią. Nie, bo pani snajper jest w razie W. Tu jest w razie też W. Tu jest pani scout. Bo tutaj nie możemy z Overwatcha. Znaczy. Nie, mamy nie dostawać damage'a z Overwatcha. Myślę, że nasze dwie panie pójdą. No i by się przydał chyba jeszcze niesamowity. Vanguard. Dobra. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. Idźmy. Nie możemy używać granatów, ale miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Mamy Gabe'a na misji, więc może będzie dodawał jakieś punkty. Dobra. Pustynia nadal, oczywiście. Muszę powiedzieć, że ta pierwszy rozdział mi się najbardziej podobał w tym w mieście i w ogóle. Dobra, jest skrzynka po prawej. No i zobaczymy, kurde, gdzie będą skrzynki w ogóle. A tu byliśmy już chyba na tym tu. Chociaż może. Dobra, jedna skrzynka jest tutaj. Potem przejdziemy. Trochę jest pod górkę. Skrzyneczka druga tu. I trzecia powinna być gdzieś po prawej stronie, ale kurde. Mi się wydaje, że powinna być po prawej stronie. Zaraz zobaczymy. Powiem szczerze, że nie widzę, bo tu jest ta po prawej. Tu jest ta, chyba że gdzieś przy nas, gdzieś z tyłu? Nie, nie ma. O kurde, to nie wiem. No dobra, nieważne. Marty, jesteś scoutem, go. Wiesz co, może go. No dobra, go tutaj, to jest jeden punkt akcji. Pamiętajmy, że Marty musi skrzynki. Aha, nie możemy, kurde, używać granatów. Oraz nie możemy dostać z Overwatcha. Pam, para, pam, pa, pam, pam, pam. Dobra. Włączmy sobie Anticipation. Będziemy mieć więcej punktów. I puśćmy se Cloaka tutaj. Mamy jeszcze punkt jeden. Możemy w sumie gdzieś podbiec, żeby ewentualnie ich tam potem móc skrzywdzić sensowniej. Dobra, kurde, tu są trzy punkty akcji. Wolałbym, kurczę, jak mówię, nie dostać. Moment. A nie, dobra, tu jest. Do not use frag or steam grenade. To nie jest chyba ta z tym. Dobra, idź do przodu. Pokaż. Chociaż ty nie masz badasa, dobra. Ula la la la. No dobra. Odbiegnijmy tu. Puścimy Overwatcha. Albo i nie. Nie wiem, czemu nie mogę. A, take no damage from Overwatches. O, masakra. No to trzeba by wszystkie punkty, kurde, zużyć. No.
Ale kurde, trudna misja, powiem szczerze. Wiecie co? Podejdziemy gdzieś tutaj. Dobra. To podejdziemy bliżej. No, to są już kurde trudne misje. Zobaczymy, co wykombinują. Tu jest gościu z tym, z kuszą. Także kuszę można wziąć. Jest jeden wręcz, drugi. Jest grenadier, jest dronka. Jest kolejny. Oż ty kurde. Dwóch z kuszami jest. Dobra. Zróbmy tak, że... Ty Gabe, kogo widzisz w ogóle? 32-16. No na pewno trzeba będzie dać Empowera i Teamworka. Tylko jeszcze zobaczymy komu. Ty jesteś moja miła tutaj. Co ty masz tu? Hidden status. Ty masz tę pasywkę chyba, nie? Disrupta, Blast Zona. Nie. Kurde, to nie jest to. Ale się wrąbałem, powiem szczerze, w sytuację niewesołą. Bo można by podbiec tutaj, strzelić parę razy, dwa razy dokładnie i uciec. I tak zrobimy chyba. Defeat all enemies. No dobra. Boom, dla ciebie. Tu jest 60%. Dobra. No i trzeba je spadać. Oczywiście oni nas tu kurde będą mogli dopaść, więc to nie będzie dobra sytuacja. Dobra, zastanowimy się za chwilkę jeszcze. Czy ktoś tu ma Overwatcha? Nie ma. Nie dopadnę do tamtego. Podejdźmy tu. Dobra. Ma berserka, więc można by go dopaść. Albo i nie. To są 3 punkty akcji, kurde, to jest dużo. Dobra, wiesz co, damy ci mój miły. A właściwie damy, kurde, tutaj Empowera. Damy tu Empowera, damy natomiast Teamworka tutaj. Ty masz jeszcze jeden strzał. To jest partial hit niestety tylko. No, musisz go zabić, bo inaczej będzie słabo. Dobra, mamy jeden punkt akcji. Dobra, ten jest zabity przynajmniej. Tu natomiast... nie mamy strzału, kurde. Bo tutaj nigdzie się nie schowam. Co za masakra? Nie wiem, czy się nie wycofamy, kurde. Trochę. Mógłbym podbiec tu śmiało i tam jednego dziabnąć, tylko że potem... Wiecie co? Podbiegniemy tu i ich przygwoździmy tutaj po prostu. Ja wiem, że 10%, ale niech oni tutaj nie łażą. Partial hit, spoko. Mamy double shota w sumie tutaj, ale nie wiem, czy go chcę teraz używać. Chyba nie. Raz strzelimy. Dobra. Flatliner. No właśnie, chyba za 2 punkty po prostu stąd uciekniemy gdzieś. Tylko kurde, nie wiem gdzie. Bo oni się nie będą mogli... No mógłbym uciec tutaj. Oni będą mogli strzelać chyba stąd, skoro ja ich widzę, to oni też. No mamy tego tutaj typa. Wiecie co, dobra, uciekniemy tu. Za jeden punkt. I damy... Hidena. Ten tu będzie strzelał z kuszy, mam nadzieję, że... O kurde.
Ale o masakra, a to będzie bolało. No, jeden strzał i game over. A nie można tak? Znaczy można, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, no to tyle dobrze, nie? Dobra, teamwork lost. No trzeba będzie cię podnieść na pewno, to będzie za jedną akcję, ale wydaje mi się, że z tej strony raczej. Dobrze. Oczywiście ciebie wykończymy. Ty mój miły, mam nadzieję, że dobiegniesz do typa. Tak. Dobra, będziemy mieć tę kuszę. Menacing bayonet, charged up. O, to będzie ładne. Okej, okay, interrupted, spoko. Tego trzeba będzie jakoś dopaść też. Nie wiem, czy po prostu nie z tego strzału. No właśnie, interrupted, strzał, spoko. Będę mógł gdzieś podbiec albo coś, ale zobaczymy, co tutaj sobie wymyśli Jacqueline. Jacqueline się zdenerwowała. Co się wcale nie dziwię. Ja wiem, że Ancora stracisz, ale trzeba będzie podejść tu. Tu jest 55, tam niestety jest 10 tylko. Dobra, spróbujmy tego skończyć. Ładnie. Bo mamy w ogóle tego, widzę, dokryta akcję. Natomiast tu sytuacja jeszcze. 40%, to nie, kurde, to niedobrze. Dobra, ty masz jeszcze możliwość. Wiesz co, daj Empowera. Dobra, wiecie co, uciekniemy z powrotem. Ty mój miły masz 3. Spróbujemy zajść tego gdzieś tu, jakoś, którędyś. Tu są dwie akcje. No, mam nadzieję, że gościu nie ten. Nie doskoczy. Ładnie. Ładnie, 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 ładnie. Dobra, moja miła, biegnij po skrzynkę, jak możesz. Będziesz miała potem kolejny punkt, więc spoko. Zobaczymy, co ten kurde kusznik jeden zrobi. Niedobrze. Myślałem, że... Ale nie zginęliśmy, więc tyle dobrze. No to ty mój miły. No! Co ty? Teraz tego nie zabiję, kurde, moment. Co za masakra? Oczywiście cię poleczymy. Dobra. Aj, nie podbiegnę, kurde. Mamy teamworka. Mamy quick and loada. Wiecie co, użyjemy do tego teraz. Dokładnie, każdy sobie tam przeładuje za darmo. U Marty też w sumie miała ten przeładować. Natomiast kurde, nie podbiegnę tutaj, ale zastanawiam się, to jest 75, ale raczej go nie zabiję. Positive status effect. To jest bridge, ale to jest kurde zła sprawa. Dobra. Wiecie co? Odbiegniemy tu. No właśnie, nie ma tego Overwatcha i to jest kurde najgorsze w tym wszystkim.
W sumie, jakby Marty podbiegła gdzieś tu za jeden punkt, drugi bardzo daleko, to można by z double shota go, kurde, dziabnąć. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Żeby podbiec, kurde, mega daleko, ale... Wiecie co? Zaryzykuję to. Pięknie. Pięknie. O to chodziło. Masakra. No. Dobra. Ty moja miła, weź sobie tę pukawkę. Nie wiem, czy kliknąłem na pukawkę, chyba nie. Masz Nimbla, spoko. Myślałem, że Nimble nie zadziała na broń, ale zadziałał. Tyle dobrze. Dobra. Tu można by wejść na górę i ostrzeliwać się jakoś. Wiecie co? Damy chyba Seedowi, dobrze mówię. Ten niesamowity tutaj pocisk. Dobra, podbiegnij tu. Damy drop weapon. Dobra. Ty mój miły, weź sobie. Nie, nie, nie ty, moja miła. Dobra, moment. Bo chyba nie mamy tutaj żadnej czasu, żadnej misji, więc spoko. Biegnij tam. Podbiegnij tu. I chyba tam. No, spróbujemy wejść na górę, natomiast jeszcze zanim wejdziemy, to chcę zobaczyć, czy może jakaś skrzynka, nie wiem, jest ukryta w jakimś dziwnym miejscu. Chyba, że są tylko dwie skrzynki na misji, bo tak też może być. Tu jest jedna, to wiemy. I może to być, kurde, tyle tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Dobra, a gdzie jest skrzynka, którą tu musimy rozwalić? Więc tak naprawdę najpierw skrzynkę, a potem jak wyeliminujemy wszystkich wrogów, to będziemy mogli... ty, moja miła, jesteś nimble. To dajesz. No, kurde, powiem szczerze, że trudna misja. Jeżeli nie mamy Overwatcha... I faktycznie ktoś pisał, że bez Overwatcha to jest faktycznie mega trudna gra. No i faktycznie tak jest. Natomiast mamy trzy strzały z kuszy. Trzeba będzie je dobrze przemyśleć, jak je wykorzystać. Dobra. Wiecie co? Podbiegniemy sobie tu. Zobaczymy, co się wydarzy. Robimy sobie anticipation oczywiście. Myślę, że oni nie dobiegną do nas jeszcze w tej turze. Ty, moja miła, masz 4 punkty akcji. Wiesz co? Schowaj się na razie tu. Tu jest Esderos. To może tu. Na moment. I Gabe tam. Trzeba będzie biec jakoś w tamtym kierunku. Ty musisz uważać, bo masz jeden punkt tylko. Znaczy, już nie masz jednego punktu zdrowia, o tak. O to chodzi, wiesz co? Dobra, to troszeczkę bliżej. Ty, moja miła, tu. Aż, kurde, płytę. Wywaliliśmy. Kogoś tam widzieliśmy, ale to chyba tamtych, gdzie są. O, właśnie. Są te. Jest kolejny kuszownik, jest Zelot. Dobra, idą we trzech. Jest czwarty oczywiście. Jest Zelot, jest kusznik tam daleko. Tutaj jest czterech, w tym dwóch snajperów, z tego co widziałem. No, może nie być wesoło. Dobra. Tutaj mamy oczywiście Marty, z tym, że... można by podbiec... Nie, nie można by podbiec. Kurde. Bo nie mamy Overwatchy i to jest najgorsze, nie mogę używać granatów. Znaczy mogę, ale nie dostaniemy wtedy dodatkowego doświadczenia. Tu stąd raczej nie widzę i kurde, powiem szczerze, jeżeli tu są snajperzy 540-540, to oni nas będą widzieć. Dobra, co Gabe może zrobić? Czy ty możesz jakoś zrobić sensownie? Nie możesz sensownie. Chciałbym zostawić w sumie chyba to na skurczybyków zwanych... tymi. Snajperami, także chciałbym... Oż tu są wszyscy, dobra. I to ma sens, słuchajcie, teraz. No, dobra.
Za połowiczną osłonę chyba tak trzeba będzie zrobić. O, tu jest trzech snajperów. Oni są do wyjęcia. Wszyscy... No chyba, że... chyba, że nagle widać coś. 10%. Wiesz co? Bo tutaj się można schować za ścianką. Ładnie. Dobra. To było ważne. Gościu zdech. 36%, wiecie co? Tu jest 24, dajesz. No. Partial hit, ale nie szkodzi, bo gościu już w tym momencie prawdopodobnie zginie. Tylko potrzebuje Sida. Tak, żeby pierdyknął w ten sposób. Jednego tego sobie chyba zachowamy. Żeby on był w razie Włoch, tylko kurde. Chyba nie. Chyba nie. Ładnie. Ładnie. Nie wiem niestety, jaki oni mają zasięg strzału. Można by próbować kopnąć, ale to kurde nie teraz, wydaje mi się. Wiecie co? Jak on podbiegnie, tup, tak sobie myślę mniej więcej, ile on będzie zajmował. To gdzieś tu podbiegniemy. No cloaka nie będę teraz używał, bo nie ma sensu. Ci raczej nie podbiegną tutaj. Ten dookoła będzie szedł, wiecie co? To może tędy, chyba że przycupnie. Jakoś, kurde, spadnie z drabinki, nie mam pojęcia, co się wydarzy. Do przodu! Dobra. Ci się skapnęli, że jednak siedzenie w bunkrze nie daje. Tutaj mamy oczywiście dwóch snajperów za połowiczną osłoną. Dobra. Bo się zastanawiałem, co się stanie. Dobra, muszą zejść na dół. Myślałem, że ten spadnie nam na głowę i będzie koniec. Dobra, słuchajcie, nie mamy ten. Nie mamy tu jakby czasu w tym wszystkim, więc... Więc śmiało. Patrzę mniej więcej na szerokość tego, ale nie, wiecie co, to raczej bym jakiegoś snajpera chciał dziabnąć. Mamy dwa strzały jeszcze. Oni nas nie widzą tak czy inaczej, tylko tak naprawdę to my musimy poczekać na nich. Więc tak naprawdę poczekajmy na nich. Ty sobie nie musisz przeładowywać. Idź tu. No jak mówię, nie mamy niestety, kurczę, możliwości jakichś specjalnych tutaj. Ale stąd... To stąd będę widział snajpera, więc tak naprawdę można by wejść na górę. Czy to można by wejść na górę wszystkimi? Podejdźmy tu za jeden punkt. F48, ale jak go nie trafię, to on przyjdzie do mnie. Tu mamy jaką szansę? 27. Dobra. Idzie dookoła. Dobrze. Więc ja po prostu wypierniczam stamtąd gdzieś tu. Smarty. A ty, mój miły, możesz się schować w sumie po tej stronie. Upuścisz broń sobie później. I w sumie tyle. Tylko tu się boję, powiem szczerze. Wiecie co? Zejdę trochę niżej. W razie czego wejdziemy, albo coś. Bo boję się, że snajper przyjdzie i po prostu będzie nas widział. No. I nas przykuje tutaj. A na to sobie nie mogę pozwolić. Bo oni cały czas będą, wiadomo, emulsji pilnować. Niech się pilnują. Może niektórzy przyjdą do nas, więc to nam ułatwi trochę sprawę. Albo się zgrupują właśnie tak jak tam. Jest i zelot, który może strzelać z pistoletu, pamiętajmy. Idzie snajper. Ci sobie tutaj podejdą, tup. Dobra. S85, ale oczywiście nie będziemy tego używać tutaj. Mam anticipation i tak dalej, ale... Bo oni raczej tędy zejdą, tylko jak mówię, no... Będzie ciężko z tym.
No mógłbym zrobić coś takiego, ewentualnie nawet nie, bo nie mam widoku. Więc podejdźmy tu po prostu, oni nas chyba nie będą widzieć. Tu będzie można podbiec faktycznie daleko. Znowu, bo mamy ten cooldowny różnorakie, tylko chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało, jak jego rozwalę. Dobra, opuśćmy broń na chwilkę. Niech on wyjdzie stamtąd. Chodź tu. Dokładnie. Podejdzie bliżej, ale to nie szkodzi, chyba że wybuchnie. Czy ja stoję na tym polu? Your history. 513. Chyba nie stałem na tym polu. Dobra. Wiecie co? Ja sobie to przeładuję. Ten pistolet tutaj. Tu mój miły. Podejdź raczej tu. Myślę, że on nie przejdzie dookoła. Dobra. Mamy anticipation, ja wiem, ale nie chcę na razie tego zużywać. Kurde, dobra. To podnieś broń. Jednak. I spróbujemy się przedrzeć dołem do tej grupy tutaj. Nie wiem, czy ta grupa dalej będzie w tym miejscu, ale spróbujemy. No niestety, kurde, jest taka sytuacja, jaka jest. I chyba to tyle. No. No, ciężka misja. Znaczy, dużo... Dłużej trzeba tutaj różne rzeczy robić, ale to już jest jakaś sensowniejsza ta operacja z nimi. Mam nadzieję, że ty... Okej. Jeżeli tak można było zrobić. To był twój błąd, bo wszedłeś w zasięg Marty. Giving orders. Dobra, damy na początek... Teamworka. Czy ty zabijesz kogoś tutaj? Wiesz co? Chyba nie. Damy tobie, moja miła. Bo ty musisz. Tylko ty nie widzisz, nie? No come on! Critical, wszedł, ładnie, bo to chodziło, żeby Esderosa stąd wyciągnąć. Dobra, podbiegnij tu, on żyje jeszcze, mam nadzieję, że go trafimy. Powinien paść na ziemię, dobra. Padł. I ukryjemy się tutaj. Dobra, nie wiem, gdzie tamte tickery są, bo były na pewno. Co on robi? Opportunity attack stąd, naprawdę? ...56%. Evasion minus 30. Marty się nie przejmuje niczym. Dobra, jest ticker tam kolejny. Wiecie co? I teraz wydaje mi się, że można by faktycznie podbiec... wiecie co, podbiegniemy sobie tutaj na razie. Dobra, ty mój miły. Go tutaj w sumie. Zobaczymy, co będą wykombinowywać. No, bardzo powoli to idzie, ale trudno. Marty będzie próbowała zajść ich od tylca. To jest jeden ticker, ale to nie szkodzi z nim. Dobra, nic nie robią. Teamwork lost. No niestety pojedynczego. Raczej bym chciał ich zachować, kurde, na snajperów, których ciężko będzie trafić. Więc... Tu jest 10%, tu jest 10%. Można by ich przygwoździć, ale czy ja chcę przygwożdżenie? Na pewno trzeba będzie uleczyć Esderosa. Wiecie co? I chyba damy Empowera Marty.
Plus teamworka damy Marty. Osądzę, że zabije. Dobra. Masz 6 punktów akcji. Właśnie nie pamiętam niestety, jak mówię, jaki to jest zasięg. Mniej więcej tutaj, dobra. Aby podejść. A tam jest na górze jeszcze jeden. 48%. Dobra. Flatliner. Tu podejdę za jeden punkt, ale nie będę go widział specjalnie. Mógłbym podbiec na górę. Tylko gościu ma chyba duży ten zasięg tam niestety też. Ale była taka sytuacja, że mogłem podbiec gdzieś tutaj. Moment. Gdzieś coś było. Dobra, podbiegnijmy tu. No, tu na pewno dostaniesz, kurczę. Ale tutaj powinno być ok, tylko że. Co? Oni są tutaj, bo ja zawsze mogę cloaka włączyć, nie? I tyle, i w dupeczce za przeproszeniem. I niech ten sobie idzie na dół albo gdzieś, i chyba tak zrobimy. No, zostawimy go. W spokoju, włączymy sobie cloaka, odzyskamy punkt akcji. Wiecie co? Ja sobie na razie chyba jeden punkt tylko zużyję na ruch. Tu. I damy chyba to schowanie. Oni podbiegną tutaj do nas, będą strzelać. A ty masz, mój miły, w ogóle akcję. Gdybyś tu podbiegł, zobaczmy. To jest 10% niestety. Mamy Breach'a. Mamy Demoralize'a, ale jak trafimy, nie? To dopiero. Więc to raczej nie. Intimidation jest za bliski. No 10% to jest, to nie, dobra. Schowajmy się. No. Nie mamy niestety Hunker Downa, ale myślę, że można zrobić Lock and Loada. Zobaczmy, czy to można przeładować Lock and Loadem. Znaczy, ja wiem, że nie powinienem w sumie tego teraz robić, właśnie się skapnąłem, tylko na początku tury. Bo dostajemy plus 50 damage'a. No ale dobra, mamy szansę na to, że ten. No naprawdę! Oh fucking shit. 10%, ale weszło. Ankor wszedł. 19% w gościa. No trudno. Najgorsze jest to, że Marty przeładowała broń i jest widoczna. I jest za daleko. Fuck. Żyje. O masakra. Chyba, że snajper ją dziabnie. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ten gościu ostatecznie wybuchł. A, dobra, czy ty podbiegniesz na 2 punkty? Tak, czy ty jesteś... Nie, ty jesteś zwykłym dronkiem, nie? No to dajesz, kurde. Nie ma co się teraz zastanawiać specjalnie. Ja wiem, że tam snajper jest. Chyba, że snajpera ściągniemy, to będzie nam łatwiej. Umiałem go tutaj dziabnąć. Dobra. Gdzie jest drugi snajper? Tu jest 600. Tu jest. Dobra, zastanowimy się na moment, za moment. Naprawdę? Dobra, ty moja miła żyjesz, to na bank, więc tyle dobrze.
Gdzie jest Sid? Tu jest. Naprawdę dwa strzały będę musiał mieć. Kurde, tutaj aż. Ja go nie zabiję w jednym tym, ale... Właśnie nie wiem, czy tę skrzynkę można rozwalić. Wydaje mi się, że nie. Tam jest kolejny snajper. Dobra, gościu jest interrupted. Spróbujemy. No, żeby tu nie było misklika. Dobra, killed. Exterminated. No i ty, mój miły. 54%. Dobra. Nie przeskoczysz tędy, nie? No trudno. Ty, moja miła, musisz się gdzieś schować, kurde, i tylko nie wiem gdzie. No ten już wybuchł jeden, więc to jest tyle dobrze. Wiecie co, schowamy się głęboko. Głęboko w D. I włączymy sobie anticipation. No mógłbym gdzieś podbiec, ale nie chcę. No 36 minut, jedna misja, nie? Tylko że jak ty dostaniesz skuszy dookoła, to będzie źle. Za blisko jestem, dlatego tutaj śmiało przy tym snajperze stoję. Tylko tu może być, kurde... Żyję. Kurde. Badass. Dobra. Cooldowny, myślę, że Empower się jak najbardziej przyda, tylko nie wiem jeszcze komu. Najbardziej tobie, mój miły. Daj mu w ogóle... Właściwie to... On jest zabity albo nie zabity, wiecie co? Dajmy teamworka. Oraz daj mu uleczenie. Ty, mój miły, jesteś... więcej dostajesz. Mamy demoralize'a. Naprawdę? Naprawdę? Kurde. To jest 10%, 10%. Kurwa, Kamil! Potrzebuję go zabić. Dostałeś ten? Punkty? Nie. Co za tragedia. No dokończ go. Dobra. Jeden punkt akcji, super. Się opłacało jak nic. Dobra, lecimy tam. Ten gościu poszedł na górę. Więc tyle dobrze. Stąd go będę widział. Ale raczej nie strzelę z tego. O, taki delikatny. Ostrzał i... Naprawdę? Au. I to jest niestety rana krytyczna. Dobra. Moja miła, musisz się jak najbardziej przesunąć. Tu. Pytanie, czy dojdziesz? Naprawdę? O kur... W D. Wiem.
Nie mam żadnej umiejętności, która by tu pomogła. No ty już przeszłaś, nie? Ten kawałek cały. A ja pierdzielę. No i co? Marty zginie. Enemy within 5 meter gain breach status effect. Allied who kill down or kill breached enemies gain one action. Więc w sumie coś można by tu wykombinować. Podbiec gdzieś w miarę. Kościu będzie zbreachowany. Ja go zabiję. Będziemy mieć punkt akcji. 540. Nie zabiję go, bo kurde, nie mam punktów akcji. Musiałbym go stąd zabić. A, tylko to jest w odległości 5. Moment. Zobaczmy, czy podbiegniemy. Na przykład Seedem. Seedem dobiegnę tylko tu. Ale to też za daleko to jest. No chyba, żeby dać teamworka komuś. Ktoś, kto by zabił. No bo ty dobiegniesz tylko tu, nie? Tu są trzy akcje. Z dwóch akcji tu są trzy nadal. Dupa! Kompletna dupa. Tu są dwie akcje, ale nie widzę nikogo. Oprócz tamtego gościa. Musimy zabić tego jakoś. Także ty, moja miła, na razie ty może nie rób nic, bo będziesz przydatna do później. Bo tak, muszę sobie przeładować raz. To jest jedna akcja. Bridge to jest druga akcja. I trzecia akcja to jest strzał, czyli stąd musiałbym go dziabnąć, ale bridge nie ma ten. To jest taki. Natomiast ty... Jakbyś go podbiegł tu, zbridżował, nie ma opcji takiej. Ale dupa. Kompletna dupa. Nie masz lock and loaded przypadkiem? Nie masz. Żeby przeładować, wtedy byśmy mieli większe szanse, nie? Byśmy byli przeładowani, byśmy większe zadali obrażenia. Bym podbiegł. Jedną akcję, dwie, tu coś, nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Trzeba będzie, no, zrezygnować z granatów. Time to up your game. Vanguard reporting in. Ale to ally who killed. Więc to też tak naprawdę nam nie daje za dużo. No to musiałbym być faktycznie tu. I co, podbiegnijmy na razie tu tak czy inaczej. No chyba, żebym go jakoś kurde... Nie, nie załatwię go. Z tego. No musiałbym być też bliżej dużo. No to się to kurde nie uda. Tak czy inaczej. No bo to nie jest już nawet kwestia, wiecie, że ja kogoś zabiję tutaj. Tylko kwestia, że nikt nie dobiegnie i nikt nie dostanie kurde tego. Akcji. Here. In transit. Vanguard. No nie. Wiecie, o co chodzi. No bo tu śmiało go zabije, nie? To nie ma problemu. Ale nikt go kurde... Znaczy jak go zabijemy, dostaniemy jeszcze jeden punkt. Dobra, zobaczmy jak to wyjdzie. Tutaj dostaliśmy teamworka, ale to mi, jak mówię, nic nie daje. Możemy sobie wziąć skrzynkę jedynie. Chyba, że tam jest więcej czasu, bo to jest do następny punkt, jak mi się wydaje, będzie do zera. No, dobra, bo ja to kurde nie ogarnąłem tego, chyba, aż tak, więc podbiegnijmy sobie, w sumie no, podbiegnijmy tu, jak mi się wydaje, że tak to jest, nie? Tak, ja wiem, do not use frag grenade, ale teraz to już co możesz wsadzić w D. Nie tu, miałem zejść na dół. Ah.
To już druga rana, przypominam. Dobra. No tam anticipation, tu oczywiście uratowanie. Uratowanie. Znaczy to mógłbym od początku zrobić, nie? Ale... No bo mamy tyle jakby tur, znaczy na przeżycie, ile mamy tych pasków, nie? Jeszcze zostałych. O kurde. Dobra. O to się Marty wkurzyła teraz. Wydaje mi się, nie podbiegniesz nigdzie w sensowne miejsce chyba. Masz w ogóle tego double shota? Masz. Biegnij tam. Roger that. 720, nie wiem czy damy radę. Z anticipationem. Bez sensu ten granat rzuciłem, wiem. Wtedy, trudno. Już wtedy nie wiedziałem co chcę robić. Okej. Okay. Miałem zostawić to tam, ale Marty, ale to Gabe się wkurzył, że drużynę mu kurde porozwalali prawie. O, masakra. No, dwie skrzynki tylko. W sumie trzy, ale jednej nie dostaniemy za misję bez granatów. Trudno, trudno, słuchajcie. No, była trudna misja i w sumie dobrze, że tylko jedna. Jakbym miał robić teraz jeszcze jedną misję, no to by odcinek trwał ze 2 godziny. No, niestety nie mamy, także mamy tylko dwie case'y oraz tego patrola. On tam dawał chyba Overwatcha plus 30 do trafienia, jakoś tak. No, niestety. Dobra. No, tylko dwie skrzynki niestety. Jak mówię, już niestety mówię po raz kolejny. Mamy longshota plus 65 damage'a, ale minus 15 crit. To jest kurde ładne. To jest fajne. I expertise. This unit's skill cooldown are reduced. To jest do Malchera. Dobrze. I to jest kurde. Naszej niesamowitej, tylko jej nie dam. Bo niestety... No. Nie zmienię tego teraz. Ale mamy tego longshota i to chciałem dać Rikishiemu. Znaczy ten laser. A ty masz laser scope'a. Tego kurde. Minus 15 plus 90 damage'a. Dobra. No mamy Heavy'ego, mamy Snake'a w sumie. Wiesz co, Snake? Ty masz jakieś kurde fajne tutaj rzeczy, z tego co pamiętam. Dig in. Frag grenade. Ty masz ogólnie explosive shoty tutaj, z tego co widzę. Dobra, wiesz co? To możemy ci w sumie dać to. Masz to, ale... Ale to, no właśnie, tylko to jest kurde mniejsza szansa, mniejszy damage. Jak masz legendary, to legendary, no. Dobra, zobaczmy, kogo można ewentualnie zrekrutować. Scout, sniper, oni są wszyscy tacy, co byli wcześniej. Dobra, dobra, kochani. W takim układzie jednej misji już nie mamy. Zostały nam Shattered Warlord. Oraz Resolute Nightmare.
innego snajpera, no tutaj wiadomo, pójdziemy. When your unit uses a skill, it gets 20 chance of refreshing. To będzie łatwe, kurde. I to jest... Aha, to są dwie unicy. Equipment starszy. O kurde, jak to ma być ze snajperem, to musi być tutaj Seed pójść, no. No, Seed z Rikishim chyba, albo z Mikaelą pójdzie raczej, no. Kurde, no Scavenger Run to nie. Without gear being down or killed, no to dobra. Boomers get plus 50 attack range. O kurde, to trzeba będzie się chować faktycznie. Ale jak się uda... Znaczy to jest w sumie Waste and Control, tutaj są wszystkie osoby, tak? Tak, dobra, okej, okay, dobra. No. Tutaj Seed pójdzie z Mikaelą, a tutaj pójdą... O, no właśnie, kurde, pójdą Heavy na pewno, pójdzie Rikishi, pójdzie chyba Matias, albo nawet i dwóch, kurczę, pójdzie Miyuki i Matias, bo też będą mogli dawać te, wiecie, lock and loady, snajperki i tak dalej, nie? Więc może Snake, Rikishi, Matias, Miyuki, myślałem, żeby wziąć Wiktora, ale wydaje mi się, że chyba nie jednak. No można by wziąć, kurczę, Reinę, ale raczej też nie. Jakieś, nie czuję jakby skautów na tych misjach, gdzie się tam przetrzymuje, wiecie, długo w jednym miejscu. Więc raczej jakieś tanki, raczej jakieś overwatche. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo, no kurde, trudnej sytuacji. Mógłbym zdobyć w sumie tamtą jeszcze jedną epicką skrzynkę, ale no trudno. Nie udało się. Trochę spanikowałem faktycznie, bo już nie wiedziałem, co mam zrobić, więc chciałem po prostu zabić tego typa, żeby Gabe otrzymał punkt akcji, który nie wiem, co tak naprawdę mógłby zrobić, nie? No ale dobra. Okej, dzięki, pa, pa.